Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym takim oficjalnym filmie na moim kanale. Wreszcie się do tego zebrałem, stwierdziłem, że powinno być to Q&A z takiej racji, że po prostu możecie mnie lepiej poznać i możecie wiedzieć, jak to wszystko wygląda u mnie, jak wyglądają treningi, jak wygląda moje życie. Więc wybrałem około 5 pytań, takich najlepszych, najciekawszych, myślę, które mogę rozwinąć i które będą dla Was interesujące. To będą pytania treningowe o moich kontuzjach. Zapraszam do oglądania. Jeszcze dopowiem, że jeśli chcecie śledzić moje poczynania, będę wrzucał tutaj filmy z moich treningów, będą vlogi, będą jakieś wyzwania. Następny film planuję zrobić o tym, jak wyglądają moje maksy, jeśli chodzi o bazę w workoucie. Więc subskrybujcie, nastawcie najlepiej dzwoneczek, żebyście dostawali od razu powiadomienie i zapraszam jeszcze raz do oglądania. Lecimy z pierwszym pytaniem. Skąd czerpiesz motywację? Z tym było u mnie różnie. Ja uważam, że najlepiej się zmobilizować do czegoś, jeśli coś faktycznie lubimy robić, bo jeśli robimy to na siłę od początku, no to tak średnio to może wyjść i możemy mieć słomiany zapał do tego i nie robić tego przez dłuższy okres czasu. Ja pokochałem od początku kalistenikę i street workout. Na początku robiłem bazę, bo miałem za zadanie, takie sobie zadanie postawiłem, żeby zbudować po prostu sylwetkę, polepszyć tą sylwetkę. Nigdy nie wyglądałem jakoś dobrze, a można powiedzieć nawet, że wyglądałem tragicznie. Gdzieś tutaj wstawię zdjęcie, także no nie było za ciekawie, ale stwierdziłem po prostu, że trzeba coś ze sobą zrobić. I tak to wyglądało, a motywację czerpałem oglądając dużo osób lepszych ode mnie. I do dzisiaj tak mam, że motywują mnie osoby lepsze ode mnie. Osoby, które wiedzą od początku, co chcą robić ze swoim życiem i jaki mają cel. I dążą do tego. Robią cały czas to samo, aż w końcu osiągają sukces. To mnie motywuje najbardziej. Tak samo zawody w street workoutie, no kto jeździ na zawody, kto startuje, albo chociaż kto ogląda, ten wie, że atmosfera jest niesamowita i po prostu powinno się na nie jeździć z uwagi na tą atmosferę. Nie tylko, żeby konkurować, chociaż to jest ten główny powód, dla którego jeżdżę na zawody. Tak więc myślę, że wyczerpałem temat. Teraz motywacji jako takiej nie mam, myślę. To jest po prostu nawyk. Weszło mi to w krew, weszło to w moje życie. I po prostu to robię. To jest rutyna. Następne pytania, a w zasadzie dwa pytania, bo jakoś je tutaj połączę. Dostałem pytania odnośnie kontuzji, czyli jak ktoś mnie obserwuje od dłuższego czasu, to wie, że borykałem się z ogromną ilością kontuzji. Czyli pokrótce mam opowiedzieć o kontuzjach i jak szybko wróciłem do formy po 7 miesiącach kontuzji. A akurat o 7-miesięcznej kontuzji możecie wyczytać w moim filmie Transformacja Full Plunge, do którego zapraszam, jak ktoś nie widział. No więc tak, kontuzje się zaczęły tak naprawdę odkąd zacząłem się przygotowywać faktycznie do zawodu, zacząłem trenować na poważnie figury statyczne, elementy dynamiczne tak samo. Pierwsza taka poważniejsza kontuzja to chyba była kontuzja pleców, najszerszych grzbietu. To był po treningu fronta, wtedy strasznie zaniedbywałem rozgrzewkę. No i tam się coś popsuło na dosyć długi okres, już nie pamiętam dokładnie co to było, wtedy musiałem chodzić do fizjoterapeuty, jak przy każdej kontuzji zresztą. I wtedy byłem wykluczony chyba na jakieś 2 miesiące, więc jeszcze dało się to jakoś odbudować. Więc to była ta pierwsza taka kontuzja poważniejsza. Później jeszcze mi wyskoczyła kontuzja barku. Naderwałem sobie delikatnie przyczep, nie mówię, że jakoś bardzo, bo wtedy to bym był już pogrążony raczej. Przeceniałem po prostu swoje możliwości podczas treningu plancze i tak to jest, że na przykład nie miałem dobrego stradla, już chciałem próbować fulla. Nie polecam tego, naprawdę można się nabawić tylko kontuzji i nic innego, bo to jest żadny bodziec treningowy. Nic tutaj nie sprogresujemy w ten sposób. Następna kontuzja, którą mogliście już zaobserwować, to kontuzja, którą pokazywałem na filmie, właśnie o full planche. To było skręcenie kostki, chyba coś tam ze stawem skokowym było wtedy nie tak. Ale to już taka mniejsza kontuzja, nie związana ze street workoutem. Wykluczyła mnie oczywiście, ale trenowałem cały czas i myślę, że mi to pomogło nawet sporo. To taka poboczna kontuzja. Ale znowu ta kontuzja najgorsza, o której tutaj jeszcze nie mówiłem i dzisiaj mam okazję o niej powiedzieć. No to właśnie ta kontuzja, która wykluczyła mnie na 7 miesięcy. Myślałem, że wykluczy mnie na jakieś 2 tygodnie, na miesiąc max może. Ale po prostu to było okrutne dla mojej głowy, dla mojego ciała, tak samo nie mogłem normalnie ćwiczyć. A jeśli chodzi o to, co generalnie się stało, to naderwałem sobie zginacz łokciowy nadgarstka. To jest w tym miejscu. I właśnie takie kontuzje mają tendencję do bardzo, bardzo długiego gojenia się. Nawet sam proces regeneracji bez niczego, bez robienia może trwać nawet od 2-3 miesięcy. Ja do tego niestety próbowałem jeszcze trenować, więc sobie pogorszyłem to. Tak naprawdę pogłębiłem tą kontuzję z własnej winy, bo ćwiczyłem z bólem, wtedy był meeting na GoJumpie z ekipą i robiłem jakieś tam combo w plancze, chyba tam był full press i później zejście do stradla i przy stradlu poczułem, jak to ścięgno po prostu puszcza, dosłownie. I zakres ruchu, jaki mogłem wykonać wtedy ręką, to było coś takiego. Przy okazji wtedy pracowałem nad siłą pull, bo akurat fronta mogłem robić.
więc fronta wtedy wzmocniłem mega i pula miałem dosyć mocnego wtedy. Mam nadzieję, że w tym sezonie, gdzie też planuję się przygotować do zawodów, nie wystąpią u mnie żadne kontuzje. Choć robię elementy, które są bardzo kontuzyjne i na tym etapie już nie można powiedzieć, że sport to zdrowie. Ale robię co mogę, też rozgrzewam się, pamiętajcie o rozgrzewce. To zaniedbywałem dosyć często też przez to, że stałem na jednej ręce bez żadnej rozgrzewki. To też dosyć mocno oddziaływuje na zginacze, na prostowniki, więc na to trzeba uważać i po prostu ćwiczyć mądrze przede wszystkim. Lecimy do następnego pytanka, czyli jakie aktualnie mam cele. Po ostatnich zawodach wszystko się wyklarowało, wiem na czym mam pracować. Szczególnie mam pracować nad dynamiką, co robię aktualnie, gdyż jest jeszcze ciepło i mogę sobie spokojnie wyjść na mój plac, z którego też będą filmy, bo tam najczęściej trenuję. Jak już będziemy mieli zimę, oczywiście będę jeździł na GoJump, bo to są warunki niesamowite i wtedy można progresować i dynamę, i statę, i wszystko razem. Więc głównie dynamika, muszę to przeszlifować, a statyka, no to wiadomo, jestem dosyć wysoki, bo mam 183 cm wzrostu, ale to nie jest dla mnie przeszkoda. Trzeba cisnąć tą statyką, chcę sobie wzmocnić bardziej Maltisa, chcę mieć pewnego full plancha. Generalnie statycznie to co było, tylko że chcę mieć to tak wyskilowane, żeby mi to nie sprawiało problemu i wytrzymałościowo też, żebym wyrabiał, bo na zawodach u wielu zawodników wytrzymałość jest właśnie największym problemem, także na tym się trzeba skupić i ciśniemy. I kolejne pytanie, czyli ile zajęła mi nauka Hefesto? Z Hefesto jest śmieszna sprawa, podobnie jest z Bagleverem, z flagą. Pamiętam, że ćwiczyłem, trenowałem pod Hefesto w 2017 roku, gdzie jeszcze nie byłem tak wzmocniony, żeby móc trenować pod to w ogóle. Co też głupie nastawienie było. Ale trenowałem chyba ze 2 tygodnie, wtedy skończyłem. Nie dotykałem tego elementu przez 2 lata. I kiedyś poleciałem sobie z ziomkiem na trening w Krakowie. No i tak sobie pomyślałem, dobra, spróbuję Hefesto, dawno nie robiłem. Jakoś technicznie to tak załapałem, że zrobiłem to za pierwszą próbą, więc można powiedzieć, że nauczyłem się Hefesto bez treningów, no bo robiąc treningi 2 tygodnie, przerywając 2 lata, no to nie ma żadnego sensu po prostu. Czyli Hefesto weszło mi samo. Nie mówię, że to była od razu strict forma, że z ciałem wyprostowanym do dołu, typowo siłowo, bo wiadomo, ta dupa jeszcze była przy drążku. Ale wszystko to jest do ogarnięcia. I tym sposobem skorzystałem z okazji i włożyłem Hefesto do planu. Trenuję pod Hefesto normalnie, teraz się bardziej na nim skupiłem. I modlę się tylko, żeby nie było żadnych kontuzji, bo ten element naprawdę też przysporzył mi dużo bólu w nadgarstku i w ogóle. Także o to się tylko boję, ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok i będę próbował jakieś trudniejsze wariacje niedługo odnośnie Hefesto. I lecimy z ostatnim pytankiem. Opowiedz, jak zaczęła się twoja przygoda i pokaż mi zdjęcie dla porównania, jak zaczynałeś od teraz. No więc to się zaczęło tak, że trenując piłkę nożną dostałem dosyć poważnego urazu kolana. Wykluczyło mnie to na bardzo długo i raczej nie było już sensu trenować tej piłki nożnej. Z takiej racji, że po prostu byłem, no trzeba to powiedzieć, że byłem gruby, ulany i wyglądałem tragicznie. Więc te kolana były jeszcze bardziej obciążone. Nie robiłem nic w życiu przez jakieś, nie wiem, przez jakiś rok, bo rezygnując z tej piłki nie mogłem znaleźć innej pasji. I akurat w moim mieście trenowali chłopacy Street Workout i wystawili post na Facebooka, że jest nabór do grupy, darmowe treningi, tam pomogą złożeniu planu. Też w ogóle pamiętam, że zanim zacząłem jakąkolwiek przygodę ze sportem, to tak myślałem, że nie mógłbym trenować tak ciężko jak, nie wiem, kulturyści, strongmeni i no nie ma po prostu takiej opcji. Ale no wyszło jak wyszło. Od pierwszego treningu nie straciłem motywacji w ogóle, serio. Dla mnie to był szok. Jak nie mogłem zrobić treningu na zewnątrz, bo na przykład padało czy coś, od razu w domu jakiś korpus wlatywał, jakieś, nie wiem, drążek się zaopatrzyłem, czy tam paraletki, więc cisnąłem cały czas. No więc no to jest determinacja od samego początku i w tym sporcie kto trenuje, to wie, że gorsze chwile są po prostu na porządku dziennym tak naprawdę. Teraz wam tu postaram się wyświetlić jakieś zdjęcia, jak wyglądałem w ogóle przed przygodą ze Steel Workoutem, jeszcze jakiś rok, 2 lata przed, bo 2014 to chyba było apogeum, jeśli chodzi o moją wagę, bo wtedy w wieku 12 lat naprawdę ważyłem grubo ponad 60 kg i to tak grubo ze wzrostem naprawdę niewielkim. Sami widzicie teraz na zdjęciach, więc nie było zbyt ciekawie, ale na szczęście życie potoczyło się w ten sposób i jestem gdzie jestem, teraz trenuję coraz ciężej i osiągam kolejne cele. Także to by było na tyle z tego Q&A, mam nadzieję, że wam się podobało i że było dla was interesujące. Możecie dawać swoje pomysły odnośnie następnych filmów w komentarzach. Zostawcie wiadomo lajka, subskrypcję, to jest już standardowe powiedzonko, jeśli chodzi o wszystkie filmy na YouTubie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Myślę, że następny film będzie już bardziej treningowy, aniżeli będę tutaj coś gadał.
Mam w planach zrobić moje maksy bazowe, mam w planach zrobić vlog z treningu jakiegoś dynamicznego, jakiegoś statycznego. Także czekajcie na kolejne filmy. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i trzymajcie się. Siemanko.